Adrian Skoczylas, witam serdecznie wszystkich Państwa w Zgierskim Maglu w Radio EZG. Dzisiaj temat nauczycielstwa, edukacji, przy okazji przekształceń, jakie mają miejsce obecnie w dawnym Kolegium Nauczycielskim, dzisiaj pod trochę inną nazwą, bardziej związaną z kształceniem zawodowym, nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim już w tym momencie wszelkiego rodzaju zawodów technicznych. Dziś gościem w Zgierskim Maglu w Radio EZG jest pani magister Anna Kane, dyrektor dawniej Kolegium Nauczycielskiego, a obecnie zespołu szkół i placówek kwalifikacji zawodowych w Zgierzu. Prawda, że długa i trudna nazwa. Długa nazwa. No właśnie, no i od tej długiej, trudnej nazwy zaczniemy. Czym spowodowana jest ta właśnie zmiana? Jaki jest powód, no i jaki jest skutek też, jak to obecnie wygląda? To, że nazwa jest długa i skomplikowana, to nie znaczy, że się nic nie dzieje, a wręcz odwrotnie, dzieje się bardzo dużo, co mnie ogromnie cieszy. I dzieje się również pod kątem tego, że Kolegium Nauczycielskie, które jest częścią tego zespołu, dalej wpisane jest w środowisko miasta Zgierza, ale kończy swoją działalność. Jak to się zaczęło, to mówię pokrótce, bo to jest dość ciekawa historia. Nasze władze ustawodawcze, czyli Sejm, patrząc, robiąc badania, stwierdziło, że wypełnił się zawód nauczyciela. Nauczycieli w Polsce jest za dużo. Jak wiadomo, jest niż demograficzny, więc przełożenie, więc czy porównanie, no właśnie, na każdym nawet poziomie edukacji. Ponieważ nasze kolegium specjalizowało się przede wszystkim w pedagogice wieku dziecięcego, wychowania fizycznego, pedagogice specjalnej, to się wypełniło. Poza tym ustawodawca, czyli Sejm, podjął decyzję, że kształcenie nauczycieli tylko będzie odbywało się w uczelniach wyższych. I słusznie, bo każdy nauczyciel powinien mieć wyższe wykształcenie. Czyli przy okazji kierunków, na przykład historii, tak? Kształci się też nauczyciel historii od razu. Dokładnie tak. No dobrze, ale to była jedna ścieżka, która spowodowała, że to nasze kształcenie, Kolegium Nauczycielskie przestaje istnieć z dniem 1 października 2016 roku, czyli w tej chwili kończymy kształcenie dwóch ostatnich roczników. No, ale jak Państwo wiecie, że zespół szkół i placówek i kolegium mieści się przy ulicy 3 Maja 46. Jest to przepiękny budynek, ogromny, z dużą bazą dydaktycznym, pięknym ogrodem. I co dalej z tym budynkiem? Zachodziliśmy w głowę już w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku. Ten budynek i to miejsce jest własnością województwa łódzkiego. Zarządza tym sejmik województwa łódzkiego, marszałek, czyli stanowi to własność województwa. I 31 marca w ubiegłym roku podjęto decyzję, że to miejsce dalej będzie związane ze szkołą. Dalej będzie związane z kształceniem, ale w innych potrzebnych kierunkach. Proszę mi wierzyć, że nas to bardzo ucieszyło, bo to, co jest w tym budynku, kadra, miejsce, klimat, dusza, dalej będzie związane ze szkołą. W związku z tym powstało profesjonalna szkoła policealna kwalifikacji zawodowych dla dorosłych, i tu podkreślam, dla dorosłych w Zgierzu. Powstał również Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. To jest odrębna piąta placówka, która swoją ofertę składa dla nauczycieli powiatu zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, i to też jest ciekawa sprawa. No i kolegium, które jest, tak jak mówiłam wcześniej, na etapie wygaszania. Wrócę do tej pierwszej części, czyli profesjonalnej szkoły policjalnej. Strasznie to są długie nazwy, ale nazywamy to w tej chwili policjalna szkoła dla dorosłych. Dla dorosłych, czyli osób, które są, nie wiem, powyżej pewnego wieku, czy już z pewnym wykształceniem? Jak tutaj? Kto tym dorosłym może być? Musi być to po prostu osoba, która ma średnie wykształcenie, a dla dorosłych to może być 20+, 60+. Ma pan ochotę się kształcić, rozszerzać swoje kompetencje, doświadczenie? Zapraszam na ulicę 3 Maja 46. Mnie to bardzo cieszy, dlatego że od 95 lat, kiedy w kolegium, wcześniej studium, odbywało się kształcenie nauczycieli, zawsze była to wysoka jakość, cokolwiek jak się mówi. Jakość jest po prostu jakość. I to pokazało, że w ubiegłym roku, kiedy zrobiłam pierwszy nabór, pierwszą rekrutację, przecież niewiele osób wiedziało i nawet teraz wiele osób nie wie, że jest taka placówka, zgłosiło się 70 słuchaczy. Czyli dla mnie jest to coś niebywałego.
tego, wiedzą, że to jest porządna kadra, że to jest porządne miejsce, a poza tym my mamy fenomenalne miejsce lokalizacyjne, tak? Dostęp Stryków, Głowno, autobusy, busy, Grotniki, no i oczywiście kolej aglomeracji łódzkiej, miejskiej, to już w ogóle jest super sprawa. Czyli my zmieniamy się w tej chwili, zmieniamy, kolegium się zmienia i proszę też, rzecz ciekawa, że nasi absolwenci kolegium, już nauczyciele albo jeszcze przyszli nauczyciele, w tym samym czasie równolegle kończą kształcenie w zawodzie nauczyciela, ale również zaczynają na przykład technika masażystę. Bardzo ciekawy z przyszłością zawód, myślę. Technik turystyki wiejskiej, dlaczego nie? Czy pan wie, dlaczego ważne jest uczenie się właśnie na kierunku technik turystyki wiejskiej? Bo ja do któregoś momentu nie wiedziałam. Nie wiem. Mam ten kierunek, posiadam uprawnienia rolnicze i mogę wystąpić po środki unijne, żeby moje małe gospodarstwo, moje małe pole, tak? Tak, rozwijać. Czyli główna idea tej zmiany, która no, zachodzi, tak, rozpoczęła, jeszcze trwa, jest taka, że wcześniej głównie, bądź jedynie, kolegium było nastawione właśnie na kształcenie nauczycieli, tak? Jedynie. Natomiast teraz to kształcenie nauczycieli już jest dla tych, którzy już są nauczycielami, natomiast rozszerza się właśnie ta oferta tych, którzy chcą zdobyć zawód, jakiś też inny. No właśnie, bo w tej chwili władze państwa mówią o tym, że my musimy mieć porządne, jasno zdefiniowane kwalifikacje, które są potrzebne na polskim rynku, ale również na rynku międzynarodowym. W związku z tym jest nawet ten rok 2015 określony rokiem szkoły zawodowców, czyli stawiamy na osoby, które zdobywają odpowiednie kwalifikacje, które są specjalistami w swojej dziedzinie, mogą potem mieć ścieżkę oczywiście szkolnictwa wyższego albo już posiadają wykształcenie wyższe, ale precyzują w jakimś kierunku swoje umiejętności. Ja tak sięgnę historią troszeczkę w latach 90. Przygotowanie zawodowe nam się wszystkim kojarzyło, że tylko zawodówka, nie, ten technikum absolutnie to jest niedowidujące. Dla tych była taka opinia gorszych uczniów. Tak, tak. W tej chwili to się kompletnie o 180 stopni odwraca, bo ja potrzebuję kogoś, kto jest specjalistą, absolutnie stuprocentowym fachowcem w swojej dziedzinie. I żeby mieć zawód, to nie jest taka prosta sprawa, bo każdy kierunek kończy się egzaminem zewnętrznym, państwowym. I proszę mi wierzyć, nie są to proste egzaminy. Czyli ktoś, kto się kształci 2 semestry, 4 semestry, w szkole policyjnej najdłużej można 5 semestrów, czyli 2,5 roku, podchodząc do egzaminu zewnętrznego, musi być przygotowany w 100%. To w tej chwili pokazuje, że jeśli ktoś otrzymuje certyfikat, dyplom, że jest technikiem danego kierunku, to jest, ma niezwykłą wagę. Kilkanaście lat temu to kształcenie zawodowe zaniechano troszkę przykładanie się do tego. Teraz się do tego wraca, chociaż też no, można dyskutować, jakie są tego efekty, czy to faktycznie zda egzamin. Czy wy teraz, jako właśnie ta placówka kształcenia zawodowego między innymi, zaczynacie współpracę chociażby z tymi szkołami średnimi zawodowymi, tak? Myślę tu na przykład zespole szkół ponadgimnazjalnych przy placu Kilińskiego, tak? Który no, też nie jest tylko budowlanką, jak to się obiegowo mówi, czy też ekonomik, tak? Tak samo też kształcenie zawodowe. Właśnie, czy jakoś uczniowie, licealiści, którzy stamtąd wyjdą, mogą właśnie przejść swobodnie do was chociażby, do tej placówki. No nie mają daleko, prawda? Z ulicy Długiej jest niedaleko na 3 maja, tak. Również od Staszica też nie jest daleko. Czy... Tak, tak, tak. Oczywiście w tamtym roku, ponieważ to się wszystko szybko działo, faktycznie nie mieliśmy czasu, żeby wejść do szkół, bo decyzje podjęte czy przygotowanie placówki po prostu nam ten czas zabrało. Natomiast w tym roku rozmawiamy z dyrekcją, zapraszamy na dni otwarte. No i teraz w tym tygodniu, czwartek, piątek jesteśmy mocno taką, będziemy mocno szkołą reprezentującą się na targach edukacyjnych, które są w hali Expo w Łodzi, ale generalnie chodzimy do placówek, rozmawiamy z wychowawcami, rozmawiamy z uczniami, zostawiamy swoje ulotki, ale na razie jeszcze nie możemy się cieszyć jakąś, czy pokazywać, czy chwalić jakąś tradycją edukacyjną. Natomiast w danych zawodach oczywiście. Natomiast zachęcamy tym, że to niekoniecznie komuś się noga, że tak powiem, brzydko mówiąc i kolokwialnie, pośliźnie na maturze, może przyjść, może natychmiast zdobywać u nas kwalifikacje. I tak bardzo mocno nawiązujemy współpracę, ale nie tylko ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Zgierzu, bo tutaj skierowani jesteśmy na Ozorków, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Głowno. Lokalizacyjnie jesteśmy naprawdę bardzo dobrze osadzeni.
gminami. No tak, teraz zwłaszcza, że jest jeszcze ta linia międzygminna, więc już właściwie można powiedzieć, że kolegium, w cudzysłowie oczywiście, mm-hmm. będzie taką szkołą też powiatową. No, jest szkołą wojewódzką, także my zapraszamy wszystkich. I stawiam, wie pan, tutaj powiem, stawiam wysoko na kadrę. Kadry to znaczy osoby, które są specjalistami w swoim zawodzie, w swojej specjalności. Technik rachunkowości, główna księgowa. Technik masażysta, osoba, która od wielu lat wykonuje ten masaż. Technik turystyki wiejskiej, też osoba, która jest związana z turystyką wiejską. Czyli oni nie są nauczycielami, oni nie są pedagogami, oni są specjalistami w swojej dziedzinie. Teraz widzę, że dużo pytań mi młodzież zadaje na temat kierunku technik realizacji dźwięku. Okazuje się, że jest to niezwykle potrzebny kierunek. Było takie ograniczenie do września ubiegłego roku, że tylko taka osoba mogła przyjść do szkoły, która ma szkołę muzyczną ukończoną. A przepraszam bardzo, gdzie są tak zwane samouki, tak? Czy talenty. Osoby, talenty ukryte. I zniesiono ten zapis. Więc telefony nam się w tej chwili urywają. Technik realizacji dźwięku, czyli ta osoba, która może obsługiwać wszelkie imprezy muzyczne masowe. Wszelka praca w klubach. Dla młodego człowieka... W studiu radiowym chociażby. W studiu radiowym. A mam kadrę, która będzie wywodziła się z telewizji polskiej łódzkiej, z radia łódzkiego. Myślę, że również nasze zgierskie środowisko radiowo-telewizyjne też się włączy w to, bo dla mnie to wy jesteście po prostu specjalistami w tym. Ja się na tym nie znam, ja wam stworzę warunki. Młodzież, która przynosi, pyta się, dzwoni, pisze, oczywiście jesteśmy we wszystkich mediach pod tytułem Facebook też, no bo to... Znak czasów. Znak czasów, tak. Dokładnie chcę wiedzieć, jak to wygląda dla nich perspektywa rozwoju zawodowego. Bardzo mocno stawiają na języki obce. Poza tym taka osoba, absolwent, otrzymuje również Europass zawodowy, który przekłada się również na poszukiwanie pracy w Unii Europejskiej. I nie tylko, oczywiście. Nie kończycie jeszcze tej swojej przygody z uczeniem nauczycieli, tak? Jest ten ośrodek kształcenia, doskonalenia nauczycieli. Jak to wyglądało do tej pory, jeśli właśnie chodzi o kształcenie nauczycieli? Bo wiem, że właśnie tutaj mocno się stawiało jednak na praktykę nauczycielską, a nie jakby te teorie wiedzy tego, co mają nauczać i że pod względem pedagogicznym absolwenci kolegium byli dużo lepsi od nauczycieli, którzy po prostu byli po swoich kierunkach studiów. To faktycznie jest tak, nie wiem, być może prowadzić jakieś badania, jak wielu nauczycieli z Gierzu jest po kolegium, a po swoich kierunkach? 3/4 lub więcej. 3/4? Tak, w ogóle w województwie łódzkim, gdziekolwiek pojedziemy, to jest pierwsze pytanie. A tu z kolegium, no tak, to ja mam 7 nauczycieli, albo 8 nauczycieli, albo tylko zatrudniam osoby, które pokazują mi dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego w Zgierzu. I proszę mi wierzyć, że tak jest. Dyrektorzy placówek w województwie łódzkim też są naszymi absolwentami. Oczywiście ich ścieżka się nie kończyła tylko na kolegium, bo potem było równolegle licencjat na Uniwersytecie Łódzkim i 2-letnie uzupełniające studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. Ale ten początek, to sedno sprawy... Warsztat zdobywał w Zgierzu, w kolegium. Ja też jestem nauczycielem z wykształcenia i mówiąc o zawodzie nauczyciela, czy ucząc ich zawodu nauczyciela, to im pokazywałam swój warsztat pracy. Ale nie warsztat pracy, który ja zdobywałam w latach 80. czy 70., bo to już, wie pan, było, minęło. Ja musiałam im pokazać warsztat, który jest wymagany obecnie. Dlatego większość naszych nauczycieli w kolegium zdobywało, czy szlifowało swoje umiejętności na różnych wizytach studyjnych. Wyjeżdżaliśmy na wizyty, dzieliliśmy się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale również podpatrywaliśmy, jak kształcą w innych krajach. Ja osobiście byłam w Portugalii, byłam na Malcie, byłam w Anglii, Estonii. I my jesteśmy dalej daleko w lesie, to muszę powiedzieć twardo, że polska szkoła, polska edukacja niestety się zatrzymała i się nie rozwija. I co mnie strasznie smuci w tym momencie. No właśnie, jak wygląda obecny stan polskiej edukacji? Pani jako ta specjalistka od tego właśnie warsztatu, tak, nauczycielskiego. W rankingach różnego rodzaju, nie wiem, wyników matur czy kształcenia pod względem ocen czy zdobytej wiedzy, no podobno jest dobrze. Czy tak jest naprawdę?
Moim zdaniem nie. My od samego początku, kiedy dziecko wstępuje do systemu szkolnego, czyli do klasy pierwszej, nie do końca rozumiemy specyfikę indywidualizacji pracy z dzieckiem, jego indywidualnych potrzeb i możliwości. My się w tej chwili mocno też w polskiej szkole skupiamy na dzieciach o specjalnych czy specyficznych potrzebach edukacyjnych, albo dzieci, które mają zaburzony rozwój, tak, czyli jakieś ADHD, dysfunkcje, albo zajmujemy się dziećmi wybitnie zdolnymi. Zgubiliśmy środek. Nie umiemy pracować z dziećmi, które ani w tą stronę z dysfunkcjami, ani w tą drugą się przechylają. My gubimy ten środek, a poza tym nie reagujemy w dalszym ciągu prawidłowo na możliwości i potencjał dziecka. Proszę patrzeć w szkole, co się dzieje, jeśli pan wejdzie do szkoły masowej, publicznej, masowej. Ławki ustawione są tak samo, jak pan się uczył, jak ja się uczyłam. Uczymy dzieci tylko z podręcznika, a teraz jednego słusznego. Nie dajemy możliwości takich poszukiwań. A nasza rzeczywistość pozaszkolna jest zupełnie inna. Dostęp do wiedzy bez problemu. Możliwości, które się stworzyły w tej chwili przed rodzicami, dziećmi, są inne, które były 20 lat temu. Szkoła się zatrzymała i nie rozumie zmiany ducha czasu i jak ona się powinna zmienić. No właśnie, większość młodzieży, dzieci, uczniów pyta, po co mam zapamiętywać coś, skoro w 2 minuty, nawet 2 sekundy sprawdzam w internecie i to wiem, po co mam to mieć w głowie. Prawda? To my nie musimy się uczyć czegoś na pamięć, chociaż ja rozumiem, że musimy ćwiczyć pamięć, ale można tą pamięć ćwiczyć inaczej. My musimy się nauczyć rozumieć pewne sytuacje, wiązać ze sobą pewne sytuacje, a niekoniecznie wyklepać, prawda, jak tabliczkę mnożenia, którą się wszyscy musieliśmy nauczyć, czy wiedząc, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Ja nie przekreślam tego, ale musimy przestawić ten ciężar uczenia na rozwój osobowości dziecka, a nie na zapamiętywanie, czy takie mechaniczne powtarzanie. Szkoła polska ma też problem tworzenia sytuacji pracy w grupach na lekcji. Popatrzmy w innych szkołach, w innych krajach. Dzieci tylko i wyłącznie pracują w miejscach stworzonych grupowo, żeby od początku się komunikować ze sobą, wymieniać poglądy, uczyć się od siebie wzajem. Ja nie jestem jako nauczyciel, ja tak rozumiem, ja nie jestem najważniejszą postacią w szkole. Najważniejszą postacią jest uczeń. Są w Polsce szkoły, które naprawdę zmieniają swoje oblicze, ale to są perełki. I to są szkoły, które można policzyć na palcach jednej ręki, zrezygnowały w ogóle z podręczników. Odeszły od tego na poczet wykorzystania wszystkiego, co otacza dziecko. Czego wynika to nieprzystosowanie się jeszcze szkoły do tych warunków współczesnych, do tego, co dzieci, młodzież może faktycznie interesować i co ich zachęci do tej nauki, a nie zniechęci? To jest kwestia przeładowanego programu, który ponoć i tak ulega ciągłej jeszcze kompensacji, żeby jak najmniej. Myślę, że tak, że znaczy my czasami udajemy, że po prostu tyle mamy materiału do zrealizowania, ale to zadajmy sobie pytanie, czy moją obecnością w szkole jest realizacja programu w całości, czy praca z dzieckiem? Bo ja sobie stawiam na pracę z dzieckiem. Jeden osiągnie tyle, drugi osiągnie tyle. I dzisiaj prowadziłam też taką ciekawą rozmowę, że dla nas nie jest ważne, czy nie powinno być ważne wyrównywanie szans edukacyjnych, że wszyscy ci nawet z funkcjami i ci są na równi. No co to znaczy? To nic dla mnie nie znaczy. Dla mnie musi być szansa rezultatów, takich samych rezultatów, tak? Na końcu, przecież nas badają egzaminy zewnętrzne, sprawdziany zewnętrzne. I dalej, chyba taki strach jest w szkole, że jak muszę te egzaminy do egzaminów przygotować i tak dalej, no to takiej mechanizacji uczę ucznia. Zamiast poczekaj, ty to zrobisz w swoim tempie, może wolniej, ty to zrobisz szybciej, może ciebie wesprę więcej. Myślę, że to nauczyciele boją się takiej zmiany w sobie, takiej zmiany w pracy z dziećmi, popatrzenia krytycznie na tą klasę lekcyjną. I widzi pan, teraz jeszcze jak z dniem 1 września weszły do szkoły darmowe podręczniki, no to co? Wszyscy, wszystko i w tym samym czasie to samo? Się nie da po prostu. Dla mnie jest to wielka szkoda, wielka zła rzecz robiona dla małych dzieci. Dzieci w pierwszej klasie są 6-letnie, 7-letnie, ten czyta,
ten nie czyta. I co, ja go jednym narzędziem i tym samym podręcznikiem? Dla mnie jest to nielogiczne zupełnie. Nauczyciele może po prostu wychodzą z takiego założenia, że skoro oni byli tak uczeni i tak też pracują od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to widać, tak jest dobrze. Pani widzi jakąś różnicę pomiędzy młodymi nauczycielami, a już tymi doświadczonymi w podejściu właśnie do ucznia, do szkoły? No, na pewno też pani ma styczność u siebie w placówce, tak? Głównie z tymi, którzy wchodzą w ten zawód nauczyciela. Czy właśnie oni już też mają inne spojrzenie, no sami niedawno byli uczniami czy uczennicami? Znaczy, popatrzyłabym na to z dwóch takich pułapów. Pierwsze, że wykonując zawód nauczyciela, to musisz mieć pasję. To jest coś niesamowitego, spotkanie z drugim człowiekiem i to, jesteś świadom tego, jak z nim pracujesz, to on będzie miał swoje przełożenie w życiu późniejszym, w swoim sukcesie zawodowym, tak? Po pierwsze, nauczyciel musi być pasjonatą, musi być otwartym, musi być gotowym na zmiany. Był taki moment, kiedy nie tak prosto było zostać nauczycielem. Były egzaminy sprawnościowe, kompetencji językowe, muzyczne, plastyczne. Nauczycielem był ktoś i to się miało przełożenie na pracę. Potem tylko zaczęła się liczyć statystyka i liczba słuchaczy czy studentów w grupie. Jak było 30, no to otwieramy kierunek. Jak nie było 30, to go nie otwieramy. I decydował przypadek, tak? Nie umiesz nic zrobić, idź, będziesz nauczycielem, idź, będziesz uczył małe dzieci. I to spowodowało, że nie wszystkie osoby naprawdę powinny wykonywać zawód nauczyciela. Pewnie stąd też się bierze negatywna opinia wobec nauczycieli w społeczeństwie. Tak, tak. Jest nas po prostu za dużo. Poza tym proszę pamiętać, że jest to zawód niezwykle sfeminizowany. 99,9% to są kobiety. Z czego to wynika? Wie pan, bo tak czasami myślę, że w sytuacjach takiej tradycji też rodzinnej, no co ty? Będziesz mężczyzna, nauczycielem, ty musisz zarabiać na dom, na rodzinę i tak dalej. Kobieta pójdzie do pracy, do szkoły, będzie 4 godziny, wróci, ugotuje obiad i tak dalej. I to takie trochę kolokwialne były stwierdzenia. Mężczyźni nie chcą pracować w przedszkolu czy w klasach 1-3. To są naprawdę nieliczne przypadki, no bo też uważają, że to uwłacza ich godności, co jest absolutną bzdurą, bo znam ośrodki w Polsce, gdzie po prostu większość tam pracuje mężczyzn. I dzieci fenomenalnie współpracują z nauczycielami, mężczyznami. I proszę również patrzeć na to, że to jest takie zachowanie równowagi, bo dla dziecka wiecznie mama, mama, ciocia, pani. Tego tata często nie ma w domu, więc go rzadko widzą, a tu raptem jest mężczyzna. Czyli ten układ rozwoju, czy wspierania rozwoju przez matkę i ojca jest tożsamy. Poza tym faktycznie, no nasze pensje, ja nie powiem, że są jakieś górnolotne, ale... Chyba żaden zawód tak nie powiem. No, znaczy, oczywiście, ale można sobie w różny sposób zwiększyć swoje wynagrodzenie. Tak jak jeszcze wracam do tego, że nie wszyscy się naprawdę do tego zawodu nadają i to musi być bardzo duże sprawdzanie możliwości, umiejętności interpersonalnych z drugą osobą. I jeśli nie doprowadzimy do tego, że powodujemy, że nie wszyscy będą ten zawód wykonywać, to może nasza marka, autorytet szumnie mówiony, też się wróci. I my musimy zmienić styl naszej pracy, nie na frontalne nauczanie, czyli ja mówię, ja wiem, ja ci powiem i ty się nauczysz, na zmianę podejścia do ucznia i rozpatrywanie, czy natychmiast wychwytywanie jego możliwości i potencjału. W wielu krajach zachodnich od 5 lat w tej chwili zupełnie zmieniła się strategia pracy nauczyciela z uczniem, dlatego, że dokładnie dostrzeżono, że uczeń więcej uczy się po zajęciach, w sytuacji swobodnej, ma dostęp w 100% do wiedzy, jeśli ma życzenie. Nauczyciel jest takim koordynatorem tego, co się nauczył. Jest takim porządkującym w pewny sposób. Selekcjonującym też tę zdobytą wiedzę, żeby tak. Młody człowiek nie przyswoił sobie błędnych informacji na przykład. Na przykład. Ale to jest, wie pan, to ja tylko porządkuję, z czym do mnie przyszedłeś, tak? Mhm. I nadaję tej pracy jakiś kierunek. Zapraszam cię do poszukiwania innego, czy rozwijania tego tematu w innym obszarze. My w stowarzyszeniu pracujemy z młodzieżą i często też tak rozmawiamy, zastanawiamy się, czy ta młodzież kiedyś i dziś jest inna. Pod względem chęci zdobywania wiedzy, tego, co uważa za przydatne, no bo powiedzmy, że rzeczy w szkole uczy się podobnych, ale jednak ta wiedza nastolatka 30 lat temu, a dzisiaj chyba troszkę była inna. Inne też były oczywiście możliwości, ale sama chęć chyba nauki i starania się jest
jest chyba na gorszym poziomie. Tak, tak, oczywiście, że tak, jest zupełnie inna sytuacja. Tak jak mówiliśmy, państwo macie inny dostęp do wiedzy. Małe dzieci już się rodzą chyba z pilotem w ręku, tak? Za chwilę będą miały tylko płetwy, bo pracują na dotykowych przedmiotach różnych. Tak, tak, oczywiście, że to jest zmiana, ale również my musimy być bardzo czujni jako osoby pracujące z drugą osobą, że młodzi ludzie w tej chwili są bardzo samotni. Mają problem z nawiązaniem kontaktów interpersonalnych. Tutaj dużo mówi się w tej chwili o przypadkach tak zwanego spektrum autyzmu, o Aspergerze, gdzie jestem wycofany społecznie, nie umiem nawiązać kontaktu z drugim człowiekiem. Odbywa się to przez internet. Właśnie. Wie pan, mamy sytuację rodziny. Od najmłodszych lat telewizor, komputer, wszystkie środki są ogólnie dostępne. Rodzice tracą też taką kontrolę nad tym, co to dziecko tak właściwie ogląda w komputerze, tak? Co on ogląda w tym telefonie ze wszystkimi możliwościami? Dlaczego przestał wychodzić na podwórko, grać w piłkę? Rzadko jeździ na rowerze, po nocach siedzi, wie pan, to już cało mamy historię psychologiczną, tak? Że jest to inne społeczeństwo. Jeśli zdarzają się też sytuacje, że dziecko nie chce wyjść z domu, bo jest prawie, że tak jak mówimy, alkoholik czy jakaś inna osoba jest uzależniona od tego sprzętu w domu. I tutaj rodzice zatracają pewną taką kontrolę i czujność, czy nie jest przewaga tego lub tego, a potem takie dziecko nie może się odnaleźć też w środowisku szkolnym, z młodzieżą, w swoim wieku, z dużą ilością tych osób, które go otaczają. Jest wycofany, wyalienowany. A chęć zdobycia wiedzy, tak, wtedy była inna. Wtedy był to przeskok kulturowy, intelektualny. Tak, moi rodzice mi powiedzieli, ja muszę skończyć studia. Ja, nie mamy dla ciebie posagu, więc musisz skończyć studia. I robili wszystko. Bardzo mnie pilnowali, żebym uczyła się porządnie w szkole, a potem na studiach. Że tak, to było dla mnie ważną przyszłością. W tej chwili niekoniecznie. I teraz właśnie młodzież pyta, po co mi uczyć się tego, po co uczyć mi się tamtego? W życiu mi się to nie przyda. No i mają słuszną rację, bo wiele rzeczy się w życiu nie przyda. A jak będę miała potrzebę, to się pójdę i douczę tego. Jeśli mamy, czy w gimnazjum, czy w szkole ponadgimnazjalnej, chociaż teraz jest taka zmiana, że to uczeń podejmuje decyzję, okej, chce się kształcić, specjalizować od drugiego roku w przedmiotach humanistycznych, matematycznych, tam przyrodniczych, to dla niego jest ta ścieżka już przygotowywana, jak to się dzieje w innych krajach. Natomiast jest duży rozrzut w tych niższych poziomach, że właściwie nie bardzo wiadomo, bo i wcale się nie dziwię, że młodzież zadaje takie pytanie, po co ja się tego uczę w ogóle? Czego mi to jest potrzebne? Tak samo jak w zawodzie nauczyciela, po co ja się tego uczę? Ale potem wychodzi, że taka logika czy teorie różne pedagogiczne są potrzebne. Ale zadajemy sobie takie pytanie. Poza tym, wie pan, jeśli chodząc do szkoły, jestem w gimnazjum czy w szkole podstawowej, popatrzmy na plan zajęć w ciągu dnia. Matematyka, język polski. Po języku polskim, język angielski. Albo mamy potem wychowanie fizyczne i fizyka. Czy to jest rozsądnie ułożony plan? Nie. Zupełnie przypadkowe są te, prawda? Przymioty po sobie następujące. Takie déjà vu można dostać, albo mamy niemiecki i angielski zaraz. Są tak tego przykłady, że nie ma żadnej logiki w układaniu planu dnia pracy ucznia. Jest pod nauczyciela układany. Tak. No tak, tak, to prawda. Wróćmy jeszcze do samej historii też Kolegium Nauczycielskiego. No szkoła z bogatą tradycją, blisko stuletnią. Trudno się w takiej szkole pracuje, mając właśnie pewnie, nie wiem, czy obrazy na ścianach, czy po prostu pamięć o takich właśnie postaciach, jak właśnie Stefania Kuropatwińska, która to wtedy seminarium, tak, zakładała. Mhm. Właśnie, no jakby pani tutaj jako dyrektor taką kontynuatorką właśnie tego wszystkiego się czuje? Proszę pana, ja kocham to miejsce. Pracuję w tym miejscu już 15 lat i każdy dzień jest dla mnie świętem. Ja szalenie sobie ceniłam, w tej chwili już nie mam czasu, bo zajmuję się jakby zarządzaniem tymi trzema placówkami i wypełniam swój etat jako konsultant w Łodenie. Dla mnie było coś niesamowitego praca z młodzieżą, praca ze słuchaczami, uczenie ich i przekonywanie, takie rozbudzanie świadomości, jak fenomenalny jest to zawód, jak można się cieszyć z tym, co robisz. Jak możesz zawsze uczniowi powiedzieć, zobacz, ty już umiesz tyle, że może to ciut nawet można pochwalić. I ja widziałam, jak ta młodzież ewoluowała, jak ona się zmieniała. I ja byłam dumna z tego, że 90% wychodząc, mówiąc pod mojej ręki, naprawdę wiedzą, co chcą zrobić. I to piękna, świadoma, wykształcona, młoda kadra szła dalej uczyć się, czy pracować już potem z młodzieżą po skończonych studiach. Natomiast to jest coś niezwykłego. 95 lat temu Stefania
Stefania Kuropatwińska, doktor Stefania Kuropatwińska, od ówczesnego Ministerstwa Oświecenia i Wyznań Religijnych dostała dokumenty na to, żeby w Zgierzu stworzyć seminarium nauczycielskie, stworzyć szkołę, do której przyjeżdżały młode panny z całej Polski. Dlaczego Zgierz? No może dlatego, że leży w sercu Polski? Nie wiem, jakie były powody ówczesnej władzy, ale to w Zgierzu stworzono to centrum. Tutaj i internat, i ta szkoła, i piękny ogród, który był od 3 maja do torów kolejowych, do ulicy Kolejowej. Tam były baseny, tam były korty. Ta szkoła sama funkcjonowała. Konie, krowy, świnie, wszystko. Delegacje z Japonii, Mongolii, Finlandii przyjeżdżały i co ona w tej szkole wyczynia? To było coś wielkiego. A taka dygresja, a pan wie, dlaczego przed szkołą stoi popiersie Żeromskiego? No, był znajomym Kuropatwińskiej i jej też takim pedagogicznym ideałem. No to jest pan blisko. Tak, to się... Siłaczka w końcu. No właśnie, oni się spotkali, kiedy ona studiowała w Szwajcarii, studiowała tam chemię, robiła doktorat, spotkała Żeromskiego na swojej drodze i platonicznie po prostu kochała Żeromskiego, stąd po piersi. On nigdy nie był patronem tej placówki, on zawsze tam był i przypominał jej, że warto inwestować w ludzi, warto się zajmować w ogóle drugim człowiekiem, no i właśnie ta siłaczka. A jaka jest teraz właśnie przyszłość, no oprócz tych zmian, kształcenie zawodowe, tak, ale właśnie przyszłość budynku, przyszło się tego, jak to się rozwija, czy to będzie... No internatu chyba już nie ma, tak? Nie, internat jest w tej chwili w prywatnych rękach, mm-hmm. Jest to oddzielone, tak. No właśnie, tak. Jak to, czy właśnie te lata świetności, że tak powiem, właśnie tych międzywojnia, nie tylko w kwestiach merytorycznych, warsztatowych, po prostu, ale właśnie no, budynku, odnowienie, jak tutaj... Jakie są szanse? Duże szanse. Budynek wcześniej, 10 lat temu, miał odpowiednie fundusze i był gruntowny remont przeprowadzony i wymiana okien, kaloryferów, podłóg i tak dalej. Także stan techniczny budynku uważam, że jest bardzo dobry. Również wyposażenie tego budynku jest bardzo dobre. My o niego dbamy niezwykle po to, żeby właśnie no dalej była ta aura i ten duch Stefanii Kuropatwińskiej w tej szkole. Proszę mi wierzyć, że parkiety w salach, czy parkiety, które są, no to po prostu przetrwały nawet drugą wojnę światową. No. Boazeria na ścianie jest absolutnym oryginałem. Zresztą ten budynek jest wpisany do rejestru zabytków, prawda, więc on jest mocno tutaj też chroniony i słusznie. Te budynki, które są na terenie ogrodu też są wpisane do rejestru, też je odświeżamy w tej chwili powoli i chcemy wykorzystać na jakieś takie zajęcia plenerowe, dodatkowe. Tak, żeby było to związane z tą szkołą policjalną w tej chwili, w tych zawodach, które są opisane, czy spodziewane, czy oczekiwane przez pracodawców. Na ostatniej sesji Rady Miasta miała pani swoje wystąpienie i prosiła o wsparcie dla placówki. O jakiego rodzaju wsparcie chodzi? Co tutaj ze strony władz miasta, no i nie tylko władz, tutaj pani jako dyrektor zespołu szkół liczy? Jak mówiłam wcześniej, ja muszę mówić o tej placówce wszędzie, wszystkim. Muszę wykorzystać wszystkie możliwe środki. Moja obecność na sesji Rady Miasta była podyktowana tym, że w styczniu było spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu, Zgierskiego i tutaj miast satelit. Na ile możemy połączyć swoje siły, na ile pracodawcy powiedzą mi, czego oczekują, jakich absolwentów oczekują. I również to spotkanie zaowocowało tym, że kontynuujemy następne rozmowy. Szukamy takiej możliwości, czy takiego partnerstwa, gdzie szkoła wypełni zapotrzebowanie rynku pracy. Poza tym szkoła jest w Zgierzu, w bardzo dobrym lokalizacyjnie punkcie i uznałam za stosowne, żeby z władzami Zgierza rozmawiać. Stąd moja obecność i interpelacja jednego z radnych, pana Jarosława Pietrzaka, zadając pytanie, na ile my możemy połączyć siły, na ile możemy spowodować, czy władze miasta, wykorzystując krótko mówiąc nas, spowodują zmniejszenie bezrobocia, lepsze warunki pracy, lepsze możliwości pracy i na ile my dalej możemy współpracować z miastem. Takie pierwsze dyskusje na ten temat, pierwsze przecieranie naszych, nie wiem, własnych, dogadywanie się, może tak brzydko powiem w tym momencie. Rekrutacja do placówki kiedy będzie? Zaczynamy w czerwcu. W czerwcu, rozpoczynamy 1 września. Już teraz spływają zgłoszenia rekrutacyjne. Ludzie sobie w jakiś sposób chcą przytrzymać swoje miejsce. I to mnie bardzo cieszy. Pracujemy jak w trybie stacjonarnym, zaocznym, kursowym. Czyli jakie korzyści mogą uzyskać osoby, które zdecydują się na
właśnie kolegium, zespół szkół w Zgierzu, a nie na przykład Uniwersytet Łódzki albo Politechnikę Łódzką. To znaczy, proszę pana, zawsze można ukończyć wyższe studia na uniwersytecie czy na Politechnice Łódzkiej, ale przyjść również zdobyć kolejny zawód. Ja mówię, to jest szkoła dla dorosłych, tak? Tutaj nie jesteśmy zawężeni dla młodzieży. Mhm. Tu zapraszamy wszystkich, którzy chcą po prostu poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe. To są 32 kierunki. Uważam, że oferta jest niezwykle bogata, począwszy od florysty, skończywszy, no właśnie, technik drogownictwa, technik geodeta, technik geolog. Technik geolog uważam, że powinien być bardzo tutaj promowany ze względu na wszystkie źródła odnawialne. Tak sobie myślę, że to jest też taka cenna informacja, że to się może dziać w Zgierzu, takie kształcenie w takim zawodzie. Ja nikogo nie odwodzę, żeby była jasność od zdobywania wyższego wykształcenia, bo dla mnie jest istotny w ogóle rozwój osobowy. Natomiast jeśli ktoś może taką ścieżkę wybrać, że idzie do pracy, zdobywa tutaj pierwsze szlify, jest technikiem, a potem idzie do uczelni wyższej rozwijać swoje dalsze możliwości lub odwrotnie. Sprawa jest absolutnie otwarta i nie zamknięta dla nikogo. Czyli zespół szkół dla wszystkich. Tak, dla wszystkich. Czego życzyć przy okazji, no niedługo już stulecia szkoły? Żeby tak wyglądała i tak, takiego miała ducha jak do tej pory. I chciałabym naprawdę, żeby Zgierz był polską stolicą edukacji. Tak mi się to marzy. Jest na to szansa? Tak, moim zdaniem. Tak, no, proszę pana, nie byłabym nauczycielem, gdybym w to nie wierzyła. Wobec tego życzę, jak, no, żeby nie tylko stulecie, ale i dwustulecie szkoła mogła i kolejne też obchodzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem Zgierskiego Magla w Radiu ZG była pani magister Anna Kane, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Państwu również dziękuję za uwagę i zachęcam do słuchania Zgierskiego Magla już za tydzień, w środę o 21:00 premierowo, także w audycjach powtórkowych i archiwum na stronie. Dziś żegna się z państwem Adrian Skoczylas. Do usłyszenia.